które chce się poruszać w trakcie takiego wykładu, jak wykład Dyplomacja Watykańska. Właściwie po pierwsze jest tutaj parę skrótów już w samym tym tytule, o którym za chwilę powiem, ale niezależnie od tych skrótów można pod temat Dyplomacja Watykańska podłożyć temat Dyplomacja Papieska, bo to właściwie w takim sensie może być identyfikowane. No i mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem, które trwa co najmniej prawie 2000 lat, więc w tej sytuacji trudno dokonać czasami wyboru i koncentracji dotyczącej tematyki i istoty tej dyplomacji. Więc ja oczywiście siłą rzeczy skoncentruję się na ostatnich latach tej dyplomacji watykańskiej, zwłaszcza na tym okresie, kiedy przyszło mi pełnić funkcję ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. I tu już może na samym początku, ponieważ mamy do czynienia z młodzieżą, która jeszcze nie wiemy, jak jest w wierze, może to nie będzie ich przedmiotem zainteresowania, ta humanistyka może być w kierunku matematyki, fizyki i będą wtedy czym innym się interesowali, ale skoro dzisiaj się tutaj widzimy, to pewna, tak jak mówiłam, doprecyzowanie pewnej terminologii. Używamy skrótowo i mówimy dyplomacja watykańska, bo tak jest prościej. Natomiast oficjalnie mówi się o dyplomacji albo dyplomacji papieskiej, albo dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Skrótowo, żeby nie kręcić za bardzo, jest pewna różnica pomiędzy tym, co określamy mianem Watykanu, a tym, co określamy mianem Stolicy Apostolskiej. No ale to już jest bardziej dla studentów prawa, albowiem Stolica Apostolska jest podmiotem prawa międzynarodowego, podmiotem bezterytorialnym, czyli jest to pewnie pojęcie abstrakcyjne. Natomiast Watykan jest konkretną jednostką terytorialną, która została utworzona, jak to się mówi, do obsługi Stolicy Apostolskiej w wyniku traktatów laterańskich. Chodziło o to, że po likwidacji państwa papieskiego w 1870 roku pozostało papiestwo bez terytorium. Natomiast zakres działania papiestwa pozostał. I możemy powiedzieć, że tę funkcję, którą w jakimś sensie, w dużym uproszczeniu pełniło kiedyś terytorium państwa papieskiego, miało zapewnić nowa struktura państwa, miasto Watykan w 1929 roku po podpisaniu traktatu laterańskich. Natomiast Stolica Apostolska istnieje jako podmiot prawa międzynarodowego i stąd na to też zwracam uwagę, że ambasadorowie są ambasadorami, którzy są akredytowani przy Stolicy Apostolskiej, a nie przy Watykanie. Watykan ma inną swoją strukturę, częściowo chociaż i głową i Kościoła Katolickiego, głową Stolicy Apostolskiej i głową państwa miasta Watykan jest papież, ale generalnie są to jednak trochę inne podmioty. Stąd też potem pytanie, które często mnie spotykało jako ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, czy pani rezydowała wewnątrz Watykanu? Nie, nie rezydowałam wewnątrz Watykanu, bo nie byłam ambasadorem w Watykanie, byłam ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej, a ambasadorowie przy Stolicy Apostolskiej rezydują poza murami Watykanu, albowiem w obrębie muru watykańskich rezydują ci, którzy pracują dla Watykanu. A ja pracowałam, jak każdy ambasador, dla państwa polskiego, ale byłam przy Stolicy Apostolskiej. Ja nie byłam pracownikiem papieża, ja byłam pracownikiem polskim, pracownikiem polskiego rządu, który był akredytowany przy papieżu jako głowie państwa. To są takie pewne elementy wyjaśniające. Natomiast w skrócie, mówię, żebyśmy znali sobie pewne uproszczenia, w skrócie możemy posługiwać się określeniem dyplomacja watykańska, bo ono po prostu upraszcza sprawę. Ale nie jest to określenie do końca precyzyjne. Teraz, czym jest ta dyplomacja watykańska? Ja bym powiedziała tak, że trzeba właściwie patrzeć na tę dyplomację z dwóch stron. Z jednej strony jest to dyplomacja sprawowana, pełniona przez przedstawicieli papieża i to jest ta stricte dyplomacja watykańska, w sensie dyplomacja Stolicy Apostolskiej, czyli pełniona przez przedstawicieli Ojca Świętego. Natomiast druga to jest dyplomacja, jak już mówiłam, przy Stolicy Apostolskiej, dyplomacja państw, innych państw,
którzy pełnią funkcję ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Tak jak się pełni funkcję ambasadora przy jakimkolwiek innym państwie, przy państwie włoskim, francuskim, polskim, to jest też i funkcja ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Czym jest dyplomacja, skoro mówimy o dyplomacji? A może tak zawsze zaczynam ten mój wykład od pewnych takich stwierdzeń poważnych, ale też i trochę anegdotycznych, żeby sobie zdawać sprawę z tego, czym jest dyplomacja. Zresztą tu zapewne studenci KUL mają szansę spotkać z panem profesorem, byłym wieloletnim ambasadorem, który także wykłada istotę dyplomacji. Ja mam bardzo ograniczone pole, bo moja rola ambasadora przy Stolicy Apostolskiej no była rolą przy jednym bardzo specyficznym podmiocie, a jednak być ambasadorem w wielu państwach, tak jak tutaj był pan profesor, daje szansę znacznie innego, szerszego spojrzenia. Możemy powiedzieć, że właściwie dyplomacja od strony takiej poważnej, definicji poważnej, polega na, czy wiąże się z rozwiązywaniem w pokojowy sposób problemów między państwami. No, najogólniejsza jakaś definicja, prawda? Jak to powiedział kiedyś Cyceron, siła argumentów, a nie argument siły. No, jak widzimy, w pewnym momencie pewne wysiłki dyplomatyczne, czyli ta siła argumentów, spotyka się niestety z argumentem siły i wtedy wchodzi w grę polityka w miejsce dyplomacji. Czyli możemy powiedzieć, dyplomacja jest potrzebna wszędzie tam, gdzie szuka się rozwiązań, poszukiwań, żeby właśnie nie doprowadzić do zwycięstwa argumentów siły. I na tym jest ta, z tego względu rola dyplomacji jest niezwykle ważna, bo w czasach, jak nie ma tak istotnego, można powiedzieć, czy czasami wręcz dramatycznego napięcia, to rola dyplomatów jest niezwykle ważna i dyplomaci potrafią rozładowywać konflikty właśnie w wyniku prowadzonych negocjacji. To jest, dyplomacja, możemy powiedzieć, jest jednym z instrumentów, za pomocą których państwo prowadzi swoją politykę zagraniczną, czyli możemy powiedzieć, że polityka zagraniczna państwa to jest czymś, co nazywamy realizacją funkcji zewnętrznej państwa, a dyplomacja jest jednym z jej ważnych instrumentów. To są te bardzo poważne definicje dyplomacji, ale żeby to tak nie brzmiało za bardzo koturnowo, to są też takie inne definicje, bardziej anegdotyczne. I myślę, że tu możecie państwo, którzy są zainteresowani problematyką dyplomacji, polityki zagranicznej, znaleźć wiele książek na naszym rynku. Książek, które powstawały zarówno w poprzednich latach, jak i obecnych. Obecnie bardzo wielu ambasadorów pisze książki, prawda? Po zakończeniu swojej misji mieliśmy całą właściwie trylogię chyba, czy nie wiem, to mówię, to było pana ambasadora, ministra Mellera, mamy książki pana wieloletniego ambasadora w Moskwie i w Kijowie, mamy książki ambasadora w Irlandii, więc wszyscy, że tak powiem, pokazują tę istotę, to są niektóre istotę dyplomacji. Ukazywały się, ja to bardzo lubiłam czytać lata temu jeszcze, to jest książka z lat 70. Noty, anegdoty dyplomatyczne napisane przez Jerzego Michałowskiego. I on tam, że tak powiem, daje, przytacza wiele takich anegdotycznych określeń dyplomaty. Między innymi takie stwierdzenie ważne, że dobry dyplomata nie wierzy nigdy w żadną plotkę polityczną, dopóki rzecznik jej nie zdementuje. Więc w związku z tym to jest taka definicja dyplomacji. Dyplomacja to połączenie zdrowego rozsądku z uprzejmością. Jak państwo wiecie, dyplomacja kojarzy się z uprzejmością. Dyplomata to jednak człowiek, który ma w sobie pewne cechy, które są cechami charakteryzującymi uprzejmego, dobrze wychowanego człowieka. Stąd takie określenie, zachowywał się niedyplomatycznie. No niedyplomatycznie to zachowywał się w sposób taki, który był no, niesympatyczny, nieuprzejmy, czy wręcz arogancki. Jeszcze możemy powiedzieć takie bardzo ważne określenie, że dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie. I myślę, że to jest bardzo ważna cecha, bo możemy obserwować, że we współczesnym świecie chyba za wiele i za szybko się mówi.
I to pociąga za sobą konsekwencje. Myślę, że to była definicja Churchilla, który stwierdził, że to człowiek, który się dwukrotnie zastanowi, zanim nic nie powie, a tę definicję tak zgrabnie przerabiał wieloletni dyplomata watykański, obecnie kardynał, przed wielu laty arcybiskup Thoman. On był ministrem spraw zagranicznych w epoce Jana Pawła II, jeszcze potem częściowo za Benedykta. Natomiast on zawsze podkreślił, że dyplomata to jest ten, który potrafi milczeć w kilku językach. Więc w związku z tym zawsze mi to podkreślał, że to jest najlepszy dyplomata. Myślę, że tego jakby można powiedzieć określenia, czy tej istoty dyplomacji doświadczyli w szczególny sposób dyplomaci przy Stolicy Apostolskiej. Dyplomaci pełniący misję przy, używajmy w cudzysłowie określenia, przy Watykanie. Dotykano to już poprzednich dyplomatów w latach 40. Ojciec byłego kanclerza Niemiec-Weizsäckera, prezydenta Niemiec-Weizsäckera, był wieloletnim dyplomatą watykańskim i on miał takie powiedzenie, stwierdzał, że w Watykanie jak ktoś coś wie, to nie mówi, a jak mówi, to nie wie. Więc w związku z tym trzeba zawsze uważać i przede wszystkim trzeba przyglądać się bacznie każdej dyplomatycznej plotce. Ktoś może powiedzieć, że tam jedzie jadno prawdy, ale też trzeba się zastanowić, że czasami są to pewne informacje, które no nie do końca może mają swoje zakorzenienie w istocie rzeczy, czy w istocie rzeczywistości. Jak mamy teraz, skoro mówimy o dyplomacji watykańskiej, po powiedzeniu tych wszystkich określeń, czym jest ta dyplomacja watykańska? I możemy się zadawać pytanie, czy ona ma sens we współczesnym świecie? Przede wszystkim pamiętać trzeba o tym, że dyplomacja, przepraszam, to ja poprosiłam szal, bo to tak pięknie, ta klimatyzacja bardzo po plecach, że wolałabym, żeby nie wyjechała nie tylko ze szczytną ręką, ale jest to ze szczytną kartą. Dziękuję serdecznie. W każdym bądź razie, gdy idzie teraz na Stolicę Apostolską, to ja najpierw odniosę się do kilku aspektów tak zwanej stricte dyplomacji watykańskiej, czyli dyplomacji pełnionej przez Stolicę Apostolską i jej formach, w jakim ona się wyraża. A potem właściwie możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest sens utrzymywania placówek przy Stolicy Apostolskiej. Bo zwłaszcza znowu w naszej czasami takiej polskiej debacie, bardzo emocjonalnej, czasami bardzo takiej, bym powiedziała, no, pełnej frazesów, czasami bardzo atrakcyjnych, mówi się o tym, że po co nam ta ambasada przy Stolicy Apostolskiej, po co nam ta ambasada przy Kościele, właściwie to nie ma potrzeby, bo może to kto inny załatwić. Myślę, że nad tym trzeba się zastanowić i po powiedzeniu kilku zdań na temat roli dyplomacji watykańskiej możemy sobie sami udzielić odpowiedzi na to, na ile jest ta ambasada przy Stolicy Apostolskiej potrzebna i jaka jest jej rola. Przede wszystkim możemy powiedzieć tak, że oczywiście te pytania dotyczące znaczenia dyplomacji watykańskiej, czy pytania dotyczące roli papiestwa w świecie pojawiały się z chwilą upadku państwa kościelnego. Ja bym powiedziała, że pierwsze pytania zostały wtedy postawione, w tym 1870 roku, kiedy państwo kościelne zostało zlikwidowane. Odnoszę się tutaj do historyków, tutaj macie dobrych historyków z historii kościoła na kuru, więc w związku z tym jesteście dobrymi specjalistami w tym zakresie, pewnie lepszy niż ja. W każdym bądź razie wtedy powstało pytanie dotyczące tego, co teraz dalej będzie z dyplomacją watykańską, skoro nie ma państwa, nie ma terytorium, papież zamknął się w Watykanie, wszędzie powstała, jakby można powiedzieć, powstały głowy, zaczęły się jednoczyć głowy. Tereny, które należały do państwa kościelnego, zostały przejęte przez państwo włoskie. Co dalej z papieżem? Sądzono, że oznacza to zmierzch. Nawet wieszczono, że to będzie zmierzch takiej politycznej roli papieża, że będzie to zmierzch takiego zaangażowania papieża w sprawy politycznie, jak było to do tej pory.
Oczywiście zgodzić się możemy z tym, że nastąpił koniec pewnej formy politycznego angażowania się papieża, bo do 1870 roku papież jako głowa także państwa terytorialnego był swoistym suwerenem, traktowanym suwerenem terytorialnym, tak jak inni monarchowie terytorialni. Natomiast z chwilą likwidacji państwa kościelnego ta sytuacja uległa zmianie. Papież pozostał bez terytorium, ale w dalszym ciągu pozostawał głową kościoła katolickiego, pozostawał jakby można powiedzieć głową kościoła uniwersalnego, czyli kościoła, który miał swoje wpływy na całym świecie. Stąd powstało pytanie, co dalej robić z dotychczasowymi nuncjuszami, dyplomatami przy papieżu. I można powiedzieć, że tutaj zadecydowała w dużej mierze o tym praktyka, że od 1870 roku państwa, które miały swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne przy papiestwie, postanowiły je utrzymać, podtrzymać, a zatem nie zdecydowano na przerwanie tej reprezentacji, ale jakby w nowej formie podtrzymać je. I potem oczywiście w wyniku traktatów laterańskich zostało to już wyraźnie uregulowane, potwierdzone, albowiem w artykuł 12 traktatu laterańskiego stwierdza, że Włochy uznają, czyli państwo włoskie uznają prawo legacji czynnej i biernej stolicy apostolskiej zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego. Czyli możemy powiedzieć, że z chwilą likwidacji państwa kościelnego od 1870 do 1929 istniał taki stan praktycznego do definiowywania tej reprezentacji przy Watykanie i roli dyplomatycznej Watykanu, roli dyplomatycznej papieża, wtedy jeszcze papieża, możemy użyć właściwie nieprawidłowo wtedy w ogóle do Watykanie, bo dopiero ten Watykan od traktatów laterańskich stricte jako ten podmiot występuje, a traktaty laterańskie właśnie wyraźnie przyznały już w dokumencie międzynarodowym prawo legacji czynnej i biernej stolicy apostolskiej, czyli prawo legacji, co oznacza, że stolica apostolska wysyła swoich przedstawicieli, a zatem mianuje nuncjuszy i ona również może przyjmować, czyli mogą być przedstawiciele innych państw akredytowani przy stolicy apostolskiej. Jest to wyraźnie napisane przy stolicy apostolskiej, a nie przy mieście państwie Watykan. Z tego względu możemy powiedzieć, że na podstawie dokumentu prawnego mamy wyraźnie określenie, kogo i przy kogo reprezentują nuncjusze i jaka jest oficjalna nazwa zarówno nuncjusza, jak i oficjalna nazwa ambasadora innego państwa reprezentującego przy stolicy apostolskiej. Nie przy papieżu, nie przy Watykanie. Dyplomacja watykańska, może warto wspomnieć, że mimo zmiany tego zakresu władzy papieskiej i zmiany struktury, ta działalność dyplomatyczna papieży nie uległa zawężeniu, a raczej poszerzeniu. W końcu XIX wieku na przykład takie zawsze cyfry są obrazowe, dają nam takie jakieś wyobrażenie. Było 18 stałych przedstawicieli przy stolicy apostolskiej, a w 36 już 34 państwa miały reprezentację. Obecnie jest tych państw 181, czyli jak Państwo widzicie, to jest dynamika w ciągu 100 lat niewiarygodna. To oznacza, że dyplomacja watykańska mieściła się, co więcej, zakorzeniła się i stała się ważnym elementem dyplomacji międzynarodowej. Mogłoby się wydawać, ktoś mógłby powiedzieć, że w świecie współczesnym, w związku z tworzeniem wielu międzynarodowych organizacji globalnych, nikt nie będzie przywiązywał znaczenia do struktury, która, jak już zaznaczyłam na początku, swoimi korzeniami sięga prawie 2000 lat. Ale niestety, czy na szczęście, tak się nie stało. Okazało się zupełnie inaczej, że aktywność dyplomatyczna stolicy apostolskiej zyskała na znaczeniu. I chciałam tutaj właśnie zwrócić uwagę na to, że ta rola stolicy apostolskiej na arenie międzynarodowej uległa zwiększeniu z tego względu, że stolica apostolska stopniowo, bo to jeszcze ten proces trwa, postrzegana jest coraz bardziej właśnie jako
swoistego rodzaju sui generis organizacja międzynarodowa. I że dyplomacja i bycie ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej to jest takie jak bycie ambasadorem przy organizacji międzynarodowej. Czyli tak jak mianujemy dyplomatów przy ONZ, mianujemy dyplomatów przy Unii Europejskiej, przy Radzie Europy, przy OBWE, to mamy także ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. Ale żeby to nie było takie proste, to przy Stolicy Apostolskiej zawsze wszystko jest bardziej skomplikowane. Z tego względu, że tu mamy jakby przeniknięcie obu elementów. A mianowicie ten element klasycznej ambasady bilateralnej ze względu na rolę lokalnego kościoła, a zatem mamy ambasada na przykład polska przy Stolicy Apostolskiej, która reprezentowana jest, że tak powiem, to umowa bilateralna zawarta pomiędzy ambasadą polską, pomiędzy rządem polskim a Stolicą Apostolską, ale zarazem ze względu na charakter Stolicy Apostolskiej nie jest to tylko, czy zakresem działania tych dwóch podmiotów nie są tylko stricte stosunki bilateralne, ale właśnie szerszy ogląd sytuacji międzynarodowej. I dlatego ja bym powiedziała, że w tym postrzeganiu Stolicy Apostolskiej jako podmiotu o charakterze międzynarodowym, jako swoistej organizacji międzynarodowej, która swoim zainteresowaniem obejmuje praktycznie cały świat, w tym leży atrakcyjność Stolicy Apostolskiej jako partnera i jako podmiotu, przy którym chętnie tworzy się ambasady innych państw. Gdyby to była tylko i wyłącznie struktura czysto bilateralna do rozwiązywania relacji pomiędzy jednym państwem i kościołami, to być może ta forma wyglądałaby inaczej. Natomiast ta dynamika Stolicy Apostolskiej powoduje, że ona jest cały czas atrakcyjnym podmiotem międzynarodowym. Ja chcę też tutaj zwrócić uwagę na to, bo to też jest u nas, nie będę wchodzić szczegółowo w tę problematykę, w tę debatę dotyczącą konkordatu i zawierania umów konkordatowych, dlatego że takie czasami mam wrażenie, że u nas pewne pojęcia czy pewne dyskusje przybierają charakter takiej dyskusji symbolu. I potem już w gruncie rzeczy ginie cała istota tej dyskusji, ale pozostaje jakieś takie hasło, prawda? Jak konkordat, to niedobrze. Bo to podporządkowanie państwa kościołowi, to trzeba zerwać i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że z takim uproszczonym podejściem bardzo trudno jest potem, że tak powiem, polemizować. Dlatego, że poprzez stałe powtarzanie tej formuły ona uzyskała sobie prawo obywatelstwa takiego uproszczonego w świadomości społecznej. Natomiast zawieranie konkordatu jest formą aktywności międzynarodowej Stolicy Apostolskiej jako podmiotu międzynarodowego. Zawieranie umowy międzynarodowej z innymi państwami. Wszystkie państwa posiadają prawo do zawierania umów międzynarodowych. Jest to jedno z uprawnień państw na forum międzynarodowym. Nie można podmiotu jednego, jakim jest Stolica Apostolska, pozbawiać tego uprawnienia. I Stolica Apostolska zawiera umowy międzynarodowe z innymi państwami i zawiera te umowy w zakresie swojej działalności. Tak jak każde państwo zawiera w zakresie swojej działalności. Polska zawiera inną umowę międzynarodową ze Stanami Zjednoczonymi, inną z Rosją, inną z Niemcami. Pamiętam, ile było sporów wokół zawarcia traktatu z Niemcami. I tak samo zawiera inną umowę ze Stolicą Apostolską. A historycznie specyfiką tej umowy zawieranej ze Stolicą Apostolską jest także jej charakterystyczna nazwa, a mianowicie konkordat. I oczywiście konkordat ze względu także i na to, że ona obejmuje te pewne szczególne elementy, które w jakimś zakresie dotyczą sytuacji wewnętrznej danego państwa, w którym zawiera umowę, stąd jest ta jej specyfika. Ale nazwa konkordat jest nazwą, która jest historycznie może nie zastrzeżona, ale historycznie stosowana dla zawierania umów ze Stolicą Apostolską i nie można tego podważać, bo zwłaszcza w sytuacji polskiej, Polska była bardzo szczególnie przywiązana do pewnych historycznych nazw. I zwróćmy uwagę, że to Polska przez cały okres PRL-u zachowała funkcję marszałka Sejmu, a nie przewodniczącego Sejmu, zachowała swoją nazwę Sejm, a nie zgromadzenie parlamentarne, czy tam zgromadzenie przedstawicielskie, jak było we wszystkich innych państwach i parę innych nazw, które utrzymała ze swojej historycznej tradycji. Stąd też Polska, uznając,
kiedy po 89 roku zaistniała szansa zawarcia konkordatu, uznała, że powracamy do historycznej nazwy konkordatu. Zdecydowała, że tworzymy konkordat współczesny, nowoczesny, nie odtwarzamy, czy nie powracamy do starego konkordatu z 25 roku, ale zachowujemy nazwę, nazwę charakterystyczną dla umów pomiędzy państwem świeckim a stolicą apostolską. Oczywiście różne państwa dokonywały różnych wyborów, jedne te porozumienia nazywają konkordatem, inne umową, inne konwencją, inne porozumieniem, to już jest kwestia umowna. Natomiast jest to specyficzna nazwa stosowana dla tego typu porozumień. Charakterystyczne jest to, że właśnie w latach 90., na początku lat 90. następował dynamiczny proces zawierania konkordatów, czy jak ktoś woli umów międzynarodowych pomiędzy Stolicą Apostolską a innymi państwami. I paradoksalnie zawieranie tych umów, można powiedzieć paradoksalnie, zawieranie tych umów międzynarodowych oznaczało, że te państwa, zwłaszcza te państwa nowe, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, państwa, które wyszły z komunizmu, że dla nich zawarcie umowy ze Stolicą Apostolską było pokazaniem, także wskazaniem na jeden z elementów swojej suwerenności. Że my w tym momencie jesteśmy suwerenni, bo możemy zawrzeć umowę ze Stolicą Apostolską, czego przedtem nie było nam trudno czynić, bo żadne państwo nie zawiera umowy poza Kubą, która miała tam długoletnią umowę. Natomiast w Europie Środkowej nie było. Stąd mieliśmy dynamiczny proces zawierania umów międzynarodowych. Oczywiście pierwszy był konkordat całkowity z 1993 roku z Polską. Ale w ślad za tym potem zostały zawarte porozumienia cząstkowe z Węgrami, Chorwacją, Kazachstanem, Estonią, Litwą, czyli praktycznie cały łańcuch porozumień w Europie Środkowej i Centralnej ze Stolicą Apostolską, który stanowi pewien sygnał dla nowej sytuacji międzynarodowej. Myślę, że ta dynamika, która charakteryzowała końcówkę, w gruncie rzeczy końcówkę XX wieku, te ostatnie 25 lat po pontyfikacie Jana Pawła II, ona wykazała aktualność Stolicy Apostolskiej i wykazała, jakby można powiedzieć, pewną profetyczną wizję polityczną Stolicy Apostolskiej, zwłaszcza w wersji Jana Pawła II. Sądzę też, że rola, i tutaj to chcę bardzo mocno podkreślić, zwłaszcza nie podkreślam to zawsze, ale na tym uniwersytecie wydaje się to jakby naturalny sposób szczególny, że właśnie rola Jana Pawła II w zwiększeniu czy nadaniu nowej dynamiki Stolicy Apostolskiej była istotna, była nie do przecenienia. Jan Paweł II sam w jakimś sensie stał się, trudno może to tak określić, ale stał się dyplomatą. On pełnił w jakiejś mierze istotną funkcję dyplomatyczną. Oczywiście pewien impuls dla nowej dyplomacji watykańskiej został na pewno nadany przez Jana XXIII. Pamiętamy jego encyklikę Pacem in Terris, to była encyklika, która właśnie weszła w sedno problematyki międzynarodowej. W okresie napięć międzynarodowych 1963 roku był to taki okres, który w jakimś sensie możemy porównywać z obecnym, prawda? Napięcie, bo ono wtedy było troszkę dalej od nas, ono było w tym konflikcie kubańskim, Stanów Zjednoczonych. To był ten cały okres napięcia, kiedy też wojna wisiała na włosku. Wtedy chodzi Jan XXIII ze swoją encykliką Pacem in Terris, gdzie są zawarte istotne tezy dotyczące, jak myśmy to nazwali, porządku międzynarodowego współczesnego świata, a zatem ważnej roli związanej z istotą dyplomacji. Następnie ta działalność była w jakimś stopniu kontynuowana przez Pawła VI, przez jego pierwsze wystąpienie w ONZ. To jest pokazanie, że Stolica Apostolska stosuje metody charakterystyczne dla współczesnego świata. Nie przemawia tylko homiliami i, że tak powiem, dokumentami papieskimi wydawanymi za zamkniętymi drzwiami, ale papież znajduje się w miejscach, w których dzieje się polityka międzynarodowa. I niewątpliwie jakościowa zmiana nastąpiła za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. I ja chcę powiedzieć, że tylko, że w czasie pontyfikatu Jana Pawła II liczba przedstawicielstw dyplomatycznych przy Stolicy Apostolskiej zwiększyła się dwukrotnie. To znaczy 82 nowe państwa
nawiązały stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest po prostu kolosalna liczba. Jan Paweł II właściwie zaczął odgrywać w pewnym momencie rolę ważnego, jak już powiedziałam, dyplomaty o charakterze międzynarodowym, właśnie zarówno poprzez swoje spotkania polityczne, szeroko nakreślane spotkania z wieloma politykami, poprzez podróże apostolskie, ale także poprzez swoje exposé, które wygłaszał głównie w trakcie spotkań z dyplomatami akredytowanymi przy stolicy apostolskiej. W jakim zakresie, i możemy powiedzieć, że to jest ta problematyka, kwintesencja tego, w czym, co zawsze stanowiło punkt zainteresowania odniesienia dla stolicy apostolskiej, znajduje do dzisiaj. A mianowicie kwestie takie współczesnego świata, jak rozbrojenie, redukcja konfliktów. Państwo czytacie obecnie bardzo często papieża Franciszka. On dotyka tych problemów, ale jak sięgniecie 20 lat wstecz do wystąpienia Jana Pawła II, to w jego wystąpieniach są te same problemy, tylko na warunki tamtego współczesnego świata. Relacje pomiędzy kościołami, sytuacja na Bliskim Wschodzie, która to sytuacja na Bliskim Wschodzie przez całe ostatnie dziesięciolecia jest kluczową sytuacją, która angażuje wszystkich dyplomatów, w tym także w szeroki sposób dyplomację watykańską. I kwestia jedna z najważniejszych, która była niezwykle ważna w czasach Jana Pawła II i jest niezwykle ważna w innym znowu wymiarze w czasach papieża Franciszka, to kwestia wolności religijnej. Trzeba pamiętać, że to jest jeden z kluczowych problemów, który w tym momencie stanowi problem konfliktu światowego. I z tego względu rola dyplomacji watykańskiej z całym swoim zapleczem dotyczącym pojęcia wolności religijnej, dotyczącej rozumienia wolności religijnej i dotyczącej współdziałania z państwami w zakresie dopominania się o wolność religijną, jest niezwykle ważną płaszczyzną międzynarodowego działania. Ja muszę powiedzieć, że problem wolności religijnej dla stolicy apostolskiej jest problemem wolności religijnej w różnym aspekcie. Bo on jest problemem wolności religijnej w tym aspekcie najbardziej dramatycznym, tragicznym, który obserwujemy w tym momencie na Bliskim Wschodzie, więc możemy powiedzieć takiego fizycznego likwidowania zwolenników innego myślenia religijnego, ale także na stolicy apostolskiej jest to także problem gwarancji do wolności religijnej w państwach, które są państwami, można powiedzieć, opartymi o zasadę tolerancji i pewnych zasad liberalnych, ale zarazem, które czasami czynią jeden krok za daleko. Przykładem takim na przykład może być słynna sprawa Laucji, czyli sprawa związana z krzyżem w szkole we Włoszech. Ta sprawa wywołała bardzo wiele dyskusji, oparła się o orzeczenie Trybunału w Strasburgu, dwóch instancji, a mianowicie dotyczyła tego, czy może jedna osoba zażądać wniesienia krzyża w klasie, mówiąc, że to naraża jej uczucia religijne, zwłaszcza, że dotyczyło to kraju, w którym zdecydowana większość jest przekonań chrześcijańskich. Dyskusja była trudna i ciężka. Jak wiemy, debata dotyczyła także argumentacji związanej z elementem pewnej tradycji kulturowej, pewnego zakorzenienia kulturowego i w rezultacie cała izba większa z Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zadecydowała, że krzyż może, że tak powiem, wisieć, bo stanowi on pewien wyraźny element przestrzeni także kulturowej w tej części Europy. Trzeba jednak pamiętać, że właśnie ten element myślenia o wolności religijnej, gwarancjach wolności religijnej, także w społeczeństwach współczesnych, rozwiniętych, multikulturowych i multireligijnych, jest jednym z ważnych zagadnień i przesłań stolicy apostolskiej. Z tego względu ta debata, ona jest interesująca dla innych państw, które także mają na swoim terenie multikulturowość i multireligijność. Ja odsyłam Państwa tutaj na przykład do niezwykle ciekawego blogu prowadzonego przez ambasadora Wielkiej Brytanii. I odwołuję się dlatego do ambasadora Wielkiej Brytanii, bo ktoś może powiedzieć tak, no ona teraz musi mówić, prawda,
katoliczka z polskiego kraju, no wiemy, takie mamy te związki, no to tak jest. To tak nie do końca jest, prawda? Dlatego, że ja przyglądałam się podczas mojej pracy w Watykanie, przyglądałam się ambasadorom innych państw, ambasadorom niepochodzących z krajów katolickich. Przede wszystkim przyglądałam się ambasadorom muzułmanom, bo państwa muzułmańskie wysyłają do jako swoich reprezentantów do Stolicy Apostolskiej muzułmanów. Przyjaźniłam się z dwoma ambasadorkami Egiptu, kobietami. Obie były kobietami z Egiptu. Obie były specjalistkami. Jedna była specjalistką w zakresie praw człowieka. Świetne dyplomatki, które one przestrzegały swojej wolności religijnej. One kościły, kiedy był Ramadan. Nie wtedy myśmy szanowali ich, że tak powiem, post Ramadan. Przychodziły na przykład na przyjęcia dyplomatyczne. Nic nie jadły, nic nie piły, bo był to ich post. I wszyscy o tym wiedzieli, wszyscy to szanowali. My czasami się wstydzimy naszych postów, prawda? I chcemy powiedzieć, że my tacy światowi, no co tam, to będzie poszło. One to pokazywały i dzięki temu spotykały się z dużym szacunkiem. Zarazem obie miały niezwykły szacunek do Jana Pawła II i do działań Stolicy Apostolskiej. Stanowiło to, że tak powiem, płaszczyznę działań. Były pewne napięcia też istniejące, bo pamiętam, że kiedyś papież Benedykt właśnie podczas jednego z wystąpień do korpusu dyplomatycznego w styczniu po tym ataku, który miał miejsce w Egipcie na świątynię, wyraził dosyć mocne słowa pod adresem tego ataku i wtedy rząd egipski zadecydował o, jak to pan ambasador dobrze wie, zawezwaniu do kraju ambasadora rezydującego przy Stolicy Apostolskiej. My wszyscy żeśmy szli, żegnali naszą koleżankę, Egipcjankę, licząc, że ona jednak jedzie tylko do kraju na te konsultacje i za jakiś czas wróci. No i tak się stało. To znaczy pojechała, rząd egipski negocjował ze Stolicą Apostolską dotyczącą ostrości słów, dotyczącą pewnego zachowania i ona wróciła i w pełni została przyjęta i w Stolicy Apostolskiej, i w sekretarzu stanu, przeprowadziła szereg rozmów, przekazała swoje stanowisko. Także, jak widać, nie zerwano stosunków dyplomatycznych, a wręcz przeciwnie, uznano, że ten ambasador jest potrzebny na tym miejscu i ona także uznała, że jej rola jest na potrzebę. Obserwowałam ambasadorów krajów azjatyckich, różnych, z Korei katolicy, ale z Japonii już nie, którzy prezentowali różne punkty widzenia. Ale także i obserwowałam ambasadorów agnostyków, ambasadora niewierzącego, który, bym powiedziała, chyba doskonale rozumiał funkcjonowanie Stolicy Apostolskiej i mogę powiedzieć, że był jeszcze do dzisiaj jest jednym z najlepszych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej. On miał najlepsze rozumienie, świetnie się kontaktował ze wszystkimi swoimi lokalnymi kardynałami. Jak wiemy, niejednokrotnie, to nie jest tajemnicą dla nikogo, prawda, na terenie danego państwa, czasami kardynałowie mają pewne problemy ze sobą, a on nie miał żadnych z nich problemów. I oni mieli do niego właśnie zaufanie, stąd on służył pewnym pośrednictwem takim, jakimś załatwianiu pewnych spraw o charakterze państwowym. Także jak widać, państwa są zainteresowane utrzymywaniem stosunków ze Stolicą Dyplomatyczną, ze Stolicą Apostolską i realizują w tym zakresie swoją własną linię polityczną. To znaczy nie wysyłają ambasadorów katolików, tylko wysyłają ambasadorów takich, którzy z punktu widzenia danego państwa jest najlepszym ambasadorem. Oczywiście znowu mogę powiedzieć, że jest tego typu tradycja, że państwa, które są tradycyjnie katolickie, wysyłają raczej ambasadorów katolików. Dlatego na przykład zawsze ze strony Francji, laickiej Francji, zawsze był ambasador katolik przy Stolicy Apostolskiej. W Niemczech na zmianę. Raz chrześcijanin, raz protestant, raz katolik. W innych państwach, no Hiszpania wiadomo, zawsze też katolik, Włosi też mają swojego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, oczywiście zawsze katolik. Ale chcę podkreślić, że ta różnorodność korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej świadczy o tym, jak ważną rolę spełnia Stolica Apostolska we współczesnym świecie. I ja nie mogę tutaj wchodzić, bo nie jestem w stanie wchodzić we wszystkie debaty, które odbywały się w czasie mojego pobytu w Watykanie, dotyczące najważniejszych spraw. Mogę podać jedną, która właściwie swoje echo, swoje konsekwencje ma do dziś, a mianowicie wojna w Iraku.
Ja pamiętam ten moment dramatyczny wojny w Iraku, jeszcze to były końcowe lata Jana Pawła II, rok 2003. Kiedy Jan Paweł II robił wszystko, apelował do wszystkich liderów świata, żeby nie dokonywać agresji na Irak, że to nie rozwiąże żadnych sytuacji, nie jest to droga rozwiązywania sytuacji. Ja wtedy obserwowałam, bo wtedy Watykan stał się miejscem w gruncie rzeczy spotkania wszystkich najważniejszych liderów światowych. Wszyscy pielgrzymowali do Jana Pawła II. To świadczyło o sile dyplomacji watykańskiej. Ale zarazem też Jan Paweł II wysyłał swoich przedstawicieli, zarówno do Libanu, jak i do ONZ. I oni starali się do Waszyngtonu, do prezydenta Busha wówczas, żeby negocjować inne, poszukiwanie innego rozwiązania. Jan Paweł II obawiał się dwóch rzeczy, kiedy to argumentował, że ta sprawa nie rozwiąże kwestii, spowoduje przede wszystkim prześladowania chrześcijan w tamtym regionie i spowoduje, jakby można powiedzieć, napięcie eskalacji konfliktu. W 2003 mamy w tym momencie prawie 12 lat po tamtej sprawie i mamy cały czas eskalację konfliktu i dochodzi do pytania znowu, prawda, co dalej z tą sprawą. Stąd ja myślę, że śledzenie działań Stolicy Apostolskiej jest pasjonujące i warto z tego punktu widzenia na te zaangażowania Stolicy Apostolskiej patrzeć. Nie czasami na te różne tam sensacje, samochód papieża, mieszkanie, to jest kwestia drugorzędna. Kwestią pierwszorzędną jest stawianie problemów, które są wyzwaniami światowymi. Papież Jan Paweł II stawiał wyzwania zasadnicze dotyczące wolności religijnej i dotyczące otwartego świata. I dzięki temu oczywiście upadek żelaznej kultury. Papież Franciszek stawia w tym momencie problem ubóstwa i problem handlu ludzi. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest podstawowy, jeden z kluczowych problemów współczesnego świata, który taki przemyka niezauważony w tym współczesnym świecie. To jest w tym momencie, bym powiedziała, koncentracja, istotny element ważny dla papieża Franciszka i z tego względu znowu wiele państw, zarówno afrykańskich, jak i państw takie jak Wielka Brytania, mają jakby można powiedzieć, motywację do ścisłej współpracy ze Stolicą Apostolską właśnie w zakresie walki z tymi negatywnymi zjawiskami. Ja myślę, że nie bez powodu, tak jak już na początku mówiłam, czas mi się zbliża końca, żeby zostawić Państwu czas na pytania, nie bez powodu na początku mówiłam, że ambasadorowie polscy kończą misję, piszą książki o swoich misjach. Tak teraz coraz więcej widzę pojawia się książek o pracy ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Są już dwie książki ambasadorów amerykańskich, właściwie trzy ambasadorów amerykańskich przy Stolicy Apostolskiej. Ostatnia taka duża książka jednego z ambasadorów Brunea pod tytułem Global Vatican, który właśnie ma pokazywać zaangażowanie Stolicy Apostolskiej w globalną politykę, ważne zaangażowanie z punktu widzenia także roli i znaczenia Stanów Zjednoczonych. Inną książką, bardziej o takim osobistym charakterze, była książka ambasadora Australii, bardzo ciekawa, który napisał Holy See and Unholy Me. To jest piękna gra słów, prawda? Stolica Święta i ja nie święty. On był byłym wicepremierem australijskim, spędzał Fisher się nazywał, to pan ambasador pewnie zna. W każdym razie był świetnym ambasadorem i napisał także książkę, wskazując, dlaczego dla niego było takie ważne bycie ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Jeszcze jeden, bo to są już starsi ambasadorowie, którzy przeszli już całą swoją historię, ale był też młody ambasador brytyjski, który był w wieku 30 kilku lat przyszedł na ambasadora do Stolicy Apostolskiej. No, cały korpus dyplomatyczny taki był trochę tradycyjny. No, ja też tam do nich trochę należałem, bo już mamy te swoje lata i nagle taki młody ambasador tam przychodzi. Muszę powiedzieć, że on potrafił ruszyć tę całą strukturę brytyjską dotyczącą myślenia o Stolicy Apostolskiej. On doprowadził do tego, że w brytyjskim MSZ-cie Stolica Apostolska została przesunięta z miejsca kontakty bilateralne na kontakty międzynarodowe. I dzięki temu uzyskało to inny wymiar. Co roku na przykład jedzie delegacja parlamentarna Wielkiej Brytanii na spotkanie do Stolicy Apostolskiej. Ambasador organizuje spotkania, zaprasza przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, dyskutują o problemach światowych.
I jak napisał tenże właśnie ambasador, że religia nie jest zagadnieniem emocjonalnym w brytyjskiej polityce wewnętrznej. Istotne jest to, że papież jest duchowym, to jest globalnym, ale nie świeckim liderem. Z tego względu możemy wiele zrobić razem, ze względu na tę globalność jego działania. I dodał jeszcze, że Watykan jest jednym z najciekawszych miejsc dla praktyki dyplomatycznej, pod warunkiem, że rzeczywiście chce się wejść w zagadnienia globalne i w zagadnienia światowe, które można tam znaleźć ogląd zupełnie innego punktu widzenia, aniżeli w innych, przy innych, no równie ciekawych stolicach. Ale jest właśnie w tej Watykanie jest powiązanie tego elementu, znowu możemy powiedzieć, normalnego, świeckiego, globalnego, staro się pan tego słowa normalne, co będą zlikwidować, w każdym razie tego podejścia świeckiego z podejściem jednak transcendentalnym i z pewnym sakrum. To istnieje. I nie bez powodu jest ta nazwa Holisji. My akurat w Polsce nie mamy nazwy Stolica Święta, my mówimy Stolica Apostolska. Ale inne języki, angielski, Holisji, Saint-Siège, to wszystkie używają tego przyrodku święty w tym określeniu i nie przeszkadza im to także i we współczesnym, zlaicyzowanym świecie. Także myślę, że nie przywiązujmy się do pewnych formułek, schematów, ale starajmy się wejść głębiej i starajmy się też tam, gdzie to możemy odmitologizować pewne nawyki czy pewne myślenia o Watykanie i o Stolicy Apostolskiej. Tam też pracują normalni ludzie, którzy też mają prawo i czynią błędy, czasami bardzo złe błędy, tak jak się czyni we wszystkim, w każdym innym państwie. Ale problem polega na tym, że jest to jednak podmiot międzynarodowy, podmiot, który ma ważne znaczenie we współczesnym świecie. I na zakończenie jeden przykład. Irlandia się kiedyś zdenerwowała na Stolicę Apostolską i w związku z tym 4 lata temu, czy 5 lat temu, jeżeli się nie mam te czasy, czy 20, czy 2011, zdecydowali się odwołać swojego ambasadora i zmienić status ambasadora rezydencjonalnego przy Stolicy Apostolskiej na ambasadora, który będzie siedział w Dublinie. No, Brytyjczyk się bardzo dziwił, bo stwierdził, że no to świetna sytuacja, bo wtedy my przejmujemy rolę ze względu na historyczne zaległości, jakby można powiedzieć, te powiązania między Irlandią i Wielką Brytanią, to ambasador brytyjski no, miał znacznie więcej znaczenia, bo Brytania na ten moment nie padła, żeby swojego ambasadora zmienić mu status, nie tyle odwołać, zmienić status. No i co się stało? Po 5 latach Irlandia zmieniła zdanie. Przywróciła status rezydencjonalnego ambasadora Irlandii, mianowała młodą kobietę ambasadorem Irlandii, która przyszła w ubiegłym roku, chyba jesienią, i przywrócono status ambasadora rezydencjonalnego. To świadczy, że atrakcyjność Stolicy Apostolskiej jako ważnego miejsca dyplomatycznego no, na razie przynajmniej nie skończyła się. Dziękuję bardzo.